Pomnóżmy 9 przez 0,6 przez 0,6. 9 przez 0,6. Można to zapisać również do obliczenia pisemnego pod tak zwaną kreską w ten sposób. Ile to będzie równe? Zatrzymaj ten film i spróbuj zastanowić się sam, jaki to będzie wynik. Dam Ci małą wskazówkę. 0,6 to się równa 6 podzielić przez 10. To samo co 6 dzielone przez 10. Przypomnę dla dociekliwych, że wiemy to na przykład z dzielenia ułamków. 6 to jest inaczej 6,0. A 6,0 dzielone przez 10 przy ułamkach dziesiętnych pamiętamy, że przy dzieleniu przecinek przesuwamy w lewą stronę, dlatego że liczba się zmniejsza przy dzieleniu o tyle miejsc, ile jest zer w tej liczbie. Mamy jedno zero, przesuwamy, czyli to jest 0,6. Stąd to się bierze. W porządku. Ile to będzie 9 razy 60? Zastanowiłeś się? Spróbujmy zrobić to razem. To jest 9 razy i zamiast 60 napiszę, że to jest 6 podzielić przez 10. To jest 6 podzielić przez 10. Mogę na przykład wziąć sobie teraz tutaj nawias i wykonać najpierw to mnożenie. 9 razy 6 równa się 54. 54. Zostaje mi podzielić przez 10. 54 podzielić przez 10 to jest ile? Przypomniałam już, jak dzielić ułamki dziesiętne. To jest 54,0. Tu mam przecinek. Przesuwam w jedną stronę, o jedno miejsce w lewą stronę. To jest 5,4. W porządku. A jak to będzie z mnożeniem pisemnym? Spróbujmy. Robimy po kolei tak jak zwykłe mnożenie. 6 razy 9 to jest 54, czyli tu jest 4, 5 w pamięci, ale przepisuję 54. 0 razy 9 to jest 0, nie muszę tu już nic spisać. I teraz ważna rzecz, przepisujemy przecinek. Liczymy, ile mamy miejsc po przecinku w tych liczbach. Tu nie ma żadnego miejsca po przecinku, tu jest jedno. Zatem w wyniku musi być jedno miejsce po przecinku. Tu dostaliśmy 5,4, tutaj też dostaliśmy 5,4. Zatem 9 razy 60 to jest 5,4.